Siemanko wszystkim, z tej strony Sru.pl, a to jest kolejny filmik po polsku z serii Castle Clash. Ostatni filmik cieszył się dosyć sporą popularnością. Po części to było dzięki fanpage'u tej gry na Facebooku. Link znajdziecie w tej deskrypcji. Akurat zrobili specjalnie dla mnie post publikujący mój filmik, mówiąc o tym, że nagrywam w innym języku, że po prostu pomóc mi w rozwoju tej serii. Ponieważ spodziewałem się, że będzie mało popularna, nie będzie aż tak znana. Może to pomoże, nie jestem pewien. A w tym filmiku zobaczcie rutynowe zajęcia. Po prostu mój codzienny... Wszystkie czynności, które wykonuję codziennie w tej grze. Na początku oczywiście arena. Areny za dużo nie robię. Jedyne co to przeważnie 10 walk, żeby zdobyć nagrodę. Tam parę gemów i przy okazji utrzymać się w pozycji 90 honoru na godzinę, czasami 100 to też jest dobry wynik, ale jednak w top 1000 jest już trudniej się utrzymać na daną chwilę, po części z powodu hakerów, a po części po prostu z powodu rosnącej konkurencji. Przy okazji wykonywania walk na arenie. Chciałem też wspomnieć o tym, aby, jeśli to jest możliwe, po prostu, żeście założyli konta na YouTube, albo logowali się po prostu poprzez swojego Gmaila. Polubili ten filmik, skomentowali, co chcecie w następnych filmikach, bo to w końcu ta seria jest dla was, a nie dla mnie. To wy oglądacie, ja tego nie oglądam teoretycznie. Przy okazji możecie zasubskrybować, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. A co najważniejsze, żeby ta seria się rozwijała, to możecie po prostu podzielić się tym filmikiem ze znajomymi, wysłać im linka. Niech też się dowiedzą o tym, że nagrywam po prostu po polsku, bo z tego co patrzyłem na YouTube, tam parę osób próbowało coś tam nagrywać, chociaż szczerze powiedziawszy, jakość tego nie była na wysokim poziomie. Ale musimy też zrozumieć, że nie wszyscy na samym początku mieli po prostu super wszystko, mega bezbłędne. Ja wciąż się uczę, wciąż staram się polepszać moje filmiki. I przy okazji poruszę też temat dislike'ów. Jak wiadomo, żaden kanał nie obywa się bez hejterów, ale musimy też odróżnić hejtera i osoby, której coś się nie podoba. Na przykład jakieś części w filmie mogą być nudne, to wtedy od razu ktoś tam dislajkuje. Ale na przykład nie wyzywa mnie, tylko mówi mi w komentarzu, że to i to mi się nie podobało, ta część była nudna, to mogę przyspieszyć albo usunąć z filmiku. No i spoko, na następny raz na przykład wiem, że jak to było w poprzednim filmiku, że właśnie nie przeglądałem go, tylko po prostu nagrałem z renderowami, zaplodowałem. A powinienem go przejrzeć, chociaż czasami nie chce mi się, bo to dużo czasu zajmuje. W poprzednim filmiku, gdzie wydałem 50 dolców, nie tak dużo, ja bardzo rzadko akurat wydaję kasę na tą grę, szczerze powiedziawszy. Raz w miesiącu mi się zdarzy. Albo dwa, to już jest taki limit mój, bo sobie ustawiłem limit, że dwa razy w miesiącu to nie częściej. Po prostu blokowałem bohaterów, żebym ich nie mógł skonsumować, zjeść. I oglądałem też talenty wszystkich elit i zielonych bohaterów. A to zajęło naprawdę sporo czasu. Dla wielu to było dosyć nudne. I szczerze powiedziawszy, powinienem usunąć ten fragment. Albo po prostu przyspieszyć go. Dzięki takim komentarzom pod filmikiem wiem, że to powinienem zrobić i w następnych filmikach postaram się takie rzeczy eliminować i po prostu ulepszać to. Okej. Jak widzicie, używam strategii, gdzie mam dwóch stunerów, w sumie trzech, bo mój Punky Duke jest z Heavy Blow talentem, czyli też stunuję przeciwników. Dzięki tej strategii jeszcze, jeśli mam szczęśliwy dzień, to uda mi się wygrać, ale jak tutaj widzicie, tutaj był Cupid, tutaj był Minotaur. Naprawdę jest potężny, bo on
Nie tylko, że wali z tuna na 2 sekundy wszystkim naziemnym bohaterom jednostkom, to w dodatku obniża ich energię. A to już jest dla mnie lekka przesada. Okej, wykorzystałem 5 swoich szans. Dostaję 90 honoru na godzinę. Nie jest najgorzej, jak za 2 godziny wejdę, to 100 honoru na pewno będę dostawać. Dobra, teraz dungeony. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, jak dungeony są ważne. Oczywiście na początku te pierwsze dungeony, dungeon 3, 4, tam dostajecie po kilka sherdów, 4. Odnośnie tych dungeonów możecie znaleźć moje całkiem pierwsze filmiki, jak farmicie, to jeszcze jak nie miałem pełnych legendarnych składów, bohaterów. I to naprawdę. Nie robiłem zbyt często dungeonów, ale kiedyś nie było HBM-ów, żeby zdobyć legendę bez rolowania gemów. Po prostu trzeba było poprzez sherda, a naprawdę było ciężko farmić tak po 10 albo i nawet maksymalnie tak 15-20 sherdów z jednego dungeonu. Więc teraz to się wydaje wszystko super łatwe i jak dla mnie to jest łatwe, wciąż wiele osób narzeka na to. No, ale jednak tak to jest, że starzy wyjadacze wiedzą, jak to było kiedyś, o wiele gorzej ze wszystkim i oni nie narzekają. Oni wiedzą, że wszystko idzie w tą lepszą stronę i będzie coraz lepiej powolutku. Więc niektórzy mogą nawet narzekać, że wszystko robi się coraz łatwiejsze. Oni tego nie chcą, bo coraz więcej lepszych graczy jest, a kiedyś to, żeby być dobrym graczem, naprawdę trzeba było spędzać dużo czasu na raidach, starać się. Niektórzy nawet nie spali po nocach i farmili dungeony odświeżając szanse poprzez gemy. Ja nigdy tego nie robiłem jeszcze. Ani raz nie spróbowałem, ale kto jak woli. Na razie staram się zdobyć Cupida i lepsze talenty. I chociaż czasami płaczę, a propos tego Cupida, że go nie mam, to jednak jestem szczęśliwy z tego, że mam Pumpkin Duke'a. Mam go. Och, och, jak zacząłem nagrywać filmiki w styczniu, to już go miałem na 40 albo 60 levelu, już nawet nie pamiętam dokładnie. Ale no, ale miałem go i nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak ważny jest ten bohater. To było takie, o, super, jakiś bohater, nie można go kupić poprzez shred, to pewnie dobry jest, no ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak ważny. Dopiero teraz tak w pełni zdaję sobie sprawę, że to jest jeden z ważniejszych bohaterów w całej grze. Inna rzecz. Jak farmię dungeony, gdybym to robił, no, tak powiedzmy, jakbym spędzał na tym kilka godzin dziennie, to bym mógł nawet osiągnąć rezultat do 1000 sherdów w ciągu jednego dnia z dungeonów, z HBM-ów i z dziennej nagrody. Jednak wydaje mi się, że ostatnio IGG trochę obniżyło szanse na zdobywanie sherdów, bo naprawdę dostaje prawie nic. Wydaje mi się, że tak niskie teraz szanse są, że może raz na 5 dungeonów zdobędę sherdy. I serio, to jest naprawdę niski rezultat. Kiedyś to, znaczy kiedyś, parę tygodni temu, to dosyć sporo się dostawało. Tak 2-3 dungeony na 5 to się dostawało tych sherdów. Czasami nawet 5 pod rząd było. A teraz to 2 pod rząd to naprawdę trzeba mieć szczęście. Możecie zobaczyć właśnie, jak farmię 4 bohaterami, czy tam robię te dungeony. Dlaczego tylko 4? Ponieważ nie mam żadnego 5 odblokowanego bohatera, czyli że po prostu może zdobywać expa i być levelowanym wyżej. Więc robiąc tylko to 4, dostają więcej expa, niż bym robił to z 5. I szybciej dojdą do 9 gwiazdek, czyli 160 levela. Już zbieram HB, honor powoli. Jak widzicie, mam go coraz więcej.
200 tysięcy jest potrzebne na jego bohatera, naprawdę sporo. Tak sądzę, że 30 dni to mi wystarczy, żeby to uzbierać. Czyli mniej więcej już za 30 dni sądzę, że osiągnął 160 level. Albo przynajmniej druid. Szybciej o wiele. To już będę gotowy na to, żeby go ulepszyć. Jak widzicie, do dungeonów używam Arias Frenzy level 5. Dzięki temu przyspieszenie moich bohaterów jest tak mocne, dostałem takiego speeda powera, że nie muszę się martwić. Wcześniej miałem problemy z 8 dungeonem ogólnie, żeby nie tracić bohaterów, bo miałem słabszy Arias Frenzy i używając 5 bohaterów wciąż traciłem ich. A teraz jak widzicie, sprawdzę jeszcze Spirit Maga mam mocniejszego, ulepszyłem go do 5 na 9 i wali tych 6 pocisków. Ale tu, no dobra, może jest taka zauważalna różnica, ale i tak, gdyby był wciąż 3-9, to bym mógł spokojnie być znęczony. Nawet jakbym zamienił Spirit Maga na czempiona, to też bym spokojnie dawał radę robić te dungeony. Teraz co nam zostało? Zrobiliśmy arenę, zrobiliśmy dungeony bez żadnych shredów, jak wam już mówiłem wcześniej. Pora na HBM-y. Ja akurat używam 4 bohaterów, nie stawiam żadnych pułapek, bo mogę to robić w sumie bez żadnego problemu, tak mi się przeważnie wydaje. W sumie ulepszę jedną rzecz w swojej bazie, bo mnie już denerwuje. I to dosyć znacznie. Czasami tutaj się bohaterowie przedzierali, jednostki do tej wieżyczki. Kosztem jednego murka, ale jednak to lepiej naprawić. I także z 4 bohaterami, tylko bez 5, bez żadnego garnizonu, będę robił HBM-a. Zrobię jeden HBM z komentarzem, a resztę po prostu przyspieszę z fajną jakąś muzyczką. Mam nadzieję, że wy też zrozumiecie mój głos muzyczny. Albo zawsze możecie wyciszyć filmik i samemu sobie puścić jakąś muzykę, oglądając ten filmik. Jak kto woli, to jest takie kompromisowe rozwiązanie. Więc, co jest najważniejsze? Jak dla mnie, najważniejsze jest mieć 5 albo 6 głównych bohaterów, którymi się ciągle zajmujemy. Wcześniej dla mnie to był Paladyn i Champion. Champion teraz tak trochę odszedł na bok dla mnie. Paladyn to już w ogóle nie jest mi w sumie do niczego potrzebny. Czasami bardzo rzadko go używam na arenie. Bo jednak ta strategia ze bohaterem, którzy walną stuna, jest gorsza niż użycie Paladyna. Nie zawsze, ale często tak się zdarza. Szczególnie przeciwko teamom, które mają wysoki poziom energii, Higher Vitalize. I tak. Mam paru znajomych, którzy nawet robią HBM z 3 bohaterami. Jacy bohaterowie są najważniejsi? Raz to druid. 2 to Thunder God. 3. Tu może być różnie. Może być Pumpkin Nuke, może być Immortep. Może być Spirit Mage. Jak to woli. Może być nawet Minotaur. Ale najważniejsze to właśnie, żeby były bohaterowie, którzy albo przyspieszają wszystkich. W sumie nie myślałem jeszcze nad Cupidem, ale dużo o nim powiedzieć nie mogę. Muszą być to bohaterowie albo, którzy przyspieszają wszystkich, czyli Pumpkin Nuke albo Cupid, albo tacy, którzy po prostu rozwalają wiele przeciwników naraz, czyli tak zwane AOE. Nie wiem do końca, co to znaczy, bo to z innych gier jakieś tam pojęcia. Po prostu takie, które zadają damage na jakimś obszarze, albo po prostu walą w różne cele, jak Minotaur na przykład. Ciężko mi to jest powiedzieć, bo nie ogarniam tych angielskich pojęć do końca. No ale takie właśnie jak Spirit Mag, Thunder God, Immortep czy Minotaur. I jak widzicie, nie zawsze udaje mi się bez szwanków wyjść z fal, chociaż teraz mi się udało. Przynajmniej jestem bliski śmierci, bo tak jednak ten 5 bohater to daje mocnego kopa na G.
ale doszedłem już do takiego poziomu, że w większości przypadków mogę wygrywać to G tylko z 4 bohaterami. Wkrótce, jak już ulepszę sobie wieżyczki i budynki, to wydaje mi się, że spokojnie z 3 bohaterami będę mógł wygrywać. Bez żadnych strat bohaterów, teraz przeszedłem to. Następne HBM-y po prostu przyspieszę. Podstawię teraz muzyczkę i mam nadzieję, że zostawicie łapkę, napiszecie komentarz, podzielicie się filmikiem ze znajomymi i życzę Wam miłego oglądania. Raz przegrałem. Oczywiście gdybym użył pułapki, to bym wygrał to, ale to aż tak dla mnie ważne nie jest. Zostało tam 2 szanse, ale nie będę przedłużał filmiku. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, że moja gildia po raz kolejny otworzyła rekrutację. Mamy nowe miejsca, one będą się ciągle pojawiały, ponieważ wywalamy nieaktywnych graczy. I co takiego? Bossa robimy o godzinie 23. Trzeba donatować, trzeba wpłacać 60 shardów dziennie. Trochę dużo, ale będziemy myśleć o obniżeniu tego do 20. Tylko musimy po prostu walić nieaktywnych graczy. Jeżeli wszyscy aktywnie będą wpłacać, to obniżymy na pewno próg wpłacania. Jakie są wymagania? Żadne. Po prostu robię to dla Was. Skoro oglądacie moje filmiki, jesteście fanami, albo jeżeli chociaż przynajmniej jesteście z Polski, to wspierając mój własny kraj, będę akceptował każdego Polaka. Coś jeszcze? Mamy flagi na poziomie 3, zawsze aktywne. Te w sumie są bezużyteczne w mojej opinii. Więc, jeśli chcecie dołączyć do gildii, klikacie tutaj, wpisujecie AC, myślnik, DC. I o tutaj jesteśmy. Akurat IT jest ustawione na 10 tysięcy. To jest chyba jedyne wymaganie. Sądzę, że jednak jeżeli ktoś do mnie napisze na priv, to będę mógł w stanie obniżyć chwilowo dla niego poziom majtu punktów, żeby mógł dołączyć. Dzięki za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.